W obecnych czasach przesyłki kurierskie są nieodzownym elementem życia codziennego. Miliony ludzi zamawia dziennie tysiące artykułów, jednak mało kto zastanawia się nad samym procesem obiegu przesyłek, które wbrew pozorom nie są łatwe w przebiegu. Obieg paczek w magazynie zaczyna się w momencie złożenia zamówienia przez klienta, poprzez kompletację towarów, aż po samopakowanie i wysyłkę produktu gotowego do klienta. Towary rozwożone są przez kurierów po zaplanowanych wcześniej lokalizacjach. Postaramy się przybliżyć działanie procesu obiegu paczek w logistyce, a także zobrazować zawody, które uczestniczą w procesie obrotu przesyłek. Na samym początku, aby proces przesyłki w ogóle miał miejsce, klient musi zamówić dany produkt. Do wyboru ma on wiele opcji. Między innymi to klient decyduje, w jaki sposób jego przesyłka ma zostać dostarczona. Wybiera on środek transportu, rodzaj paczki, czy nawet termin realizacji usługi. Klient musi mieć pewność, że jego usługa będzie realizowana w bezpieczny, a zarazem elastyczny sposób. Po złożeniu zamówienia, towary potrzebne do realizacji tego zlecenia podlegają procesowi kompletacji. Towary kompletowane są w specjalne kosze, a następnie trafiają na dział pakowania, gdzie są odpowiednio oznaczane i nadawane do właściwego spakowania. Magazynier drukuje odpowiednią dokumentację i dostarcza skompletowany towar pod właściwe zamówienie na specjalną maszynę pakującą Crosspack. Po przygotowaniu towaru do spakowania jest on pakowany w specjalnym urządzeniu Crosspack. Maszyna ta odpowiednio oznacza i w sposób bezpieczny pakuje towary, tworząc z nich gotową przesyłkę. Następnie magazynier sprawdza zgodność oznakowania gotowej przesyłki ze zgodnością wcześniej założoną. Po całym procesie pakowania gotowe paczki trafiają na dział spedycji. Na dziale spedycji gotowe paczki są sortowane według wielkości lub rodzaju i umieszczane na paletach. Ułożone towary tworzą paletowe jednostki ładunkowe, które następnie podlegają procesowi streczowania. Ukończone palety zabierane są przez kuriera, a następnie rozwożone do miejsc docelowych. Good morning. I have a package for you. Hello. Thank you. Please, I scan the package. At moment. No problem. I will wait. Mr. Cook? Exactly. May please your signature for the tablet. Of course. Please check and calculate everything is correct. Ostatnim etapem obrotu przesyłki jest dostarczenie towaru do punktu docelowego. Kurier zobowiązany jest w sposób bezpieczny i stosunkowo szybki dostarczyć produkt. Ważnym aspektem w pracy kuriera i magazyniera musi być znajomość języka obcego, gdyż jest to zawód międzynarodowy, w którym komunikacja interpersonalna odgrywa dużą rolę. W przedstawionym filmie staraliśmy się ukazać pracę zawodów takich jak kurier, magazynier, pracownik działu obsługi klienta, pakowacz. Zostały one ukazane przez czynności, jakie są wykonywane poprzez te zawody.